Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym, starym domu. Dzisiaj będziemy chcieli Wam powiedzieć nasze wrażenia po kilku latach użytkowania rekuperacji. U nas to jest taka dosyć nietypowa sprawa, bo jeżeli się myśli o rekuperacji, zazwyczaj mówimy o nowym budownictwie, mamy dom z lat 20, więc włożenie tutaj całego tego systemu, tej wentylacji mechanicznej, no wymagało od nas takiej dość sporej ekwilibrystyki, żeby to wszystko było tak, jak się należy. Natomiast na dzisiaj Wam powiemy, czy nie żałujemy i w ogóle o co chodzi z tą rekuperacją. Może tak, jeżeli trafiliście w ogóle na ten odcinek, to zapewne doskonale wiecie, o co chodzi z rekuperacją i o co w tym chodzi. Natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, to jest to system wentylacji mechanicznej z tak zwanym odzyskiem ciepła. Znaczy powietrze, które macie już ogrzane w domu, ogrzewa powietrze, które jest nawiewane do środka i w ten sposób jakby minimalizujemy te straty na wentylację. A dlaczego wentylacja w ogóle jest ważna w domach? No to chyba nie muszę o tym mówić, bo wiadomo, że te powietrze, które mamy w domu, zużywa się, powstaje więcej dwutlenku węgla, jest zawilgocone, więc ta wymiana powietrza dla zdrowego użytkowania takiego domu moim zdaniem jest bardzo ważna. To może tak, jaka jest przewaga rekuperacji nad wentylacją grawitacyjną? W dzisiejszych czasach, kiedy chcemy, żeby te nasze domy były jak najbardziej energooszczędne, czyli ocieplamy je bardzo dobrze, wymieniamy okna na super szczelne, wentylacja grawitacja po prostu przestaje działać. Może wytłumaczę Wam zasadę działania wentylacji grawitacyjnej. Żeby wypompować powietrze, czyli pozbyć się tego zużytego powietrza z takich pomieszczeń mokrych, gdzie mamy kratki wentylacyjne, czyli z kuchni czy z łazienki, potrzebujemy, żeby do domu dostało się powietrze skądś. Zazwyczaj w starych budynkach, wiadomo, były to nieszczelności, czy to w oknach, były też nieocieplone, więc gdzieś zawsze to powietrze dostawało się do środka. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywiście mocno dbamy o to, żeby te domy były szczelne, wentylacja po prostu przestaje działać, bo to powietrze, żeby zostać wypompowane, musi w jakiś sposób się do środka dostać. Także mniej więcej o to chodzi w tej rekuperacji, żeby było ciepło, przyjemnie i wszystko było tak, jak się należy. Tak jak mówię, no w przypadku nowego budownictwa troszeczkę inaczej to wygląda. My tutaj jednak wstawiamy w taką starą bryłę tą rekuperację, więc to już, wiecie, troszeczkę trudniejsza sprawa, ale dokładnie co i jak to opowiem Wam Norbert, także zapraszam Was do oglądania. Jeśli macie standardowe kratki wentylacyjne i macie bardzo szczelny dom, to te kratki nie wyciągają powietrza, dlatego że powietrze nie dopływa do domu. Ta wentylacja zaczyna działać wtedy, kiedy uchylacie sobie okno. Czyli uchylacie okno, powietrze pływa po prostu tą szczeliną i stąd jest zaciągane, a wyciągane jest przez kratkę wentylacyjną. Ewentualnie musicie cały czas robić tak, czyli robić mikrouchył, wtedy częściowo to powietrze, które wpłynie przez ten mikrouchył, zostaje wyciągnięte przez kratkę. Żeby nie robić czegoś takiego, ludzie wymyślili rekuperację, czyli wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, która polega na tym, że powietrze jest wymieniane mechanicznie, czyli jest wyciągane przez wentylator, który wyciąga powietrze zużyte ze środka i jedno powietrze jest wyciągane z domu przez jeden wentylator, a drugie powietrze jest zaciągane do domu przez drugi wentylator, przechodzi przez wymiennik, który jest w rekuperatorze i ten wymiennik za pomocą tego powietrza wyciąganego ogrzewa to powietrze, które jest wpychane do domu. Zaraz Wam pokażemy, jak to działa przy samym rekuperatorze, żebyście mogli to łatwiej zrozumieć. Postaram się Wam tylko w dwóch słowach wytłumaczyć, na jakiej zasadzie działa rekuperator. Każdy rekuperator posiada wymiennik i posiada dwa wentylatory. Jeden wentylator odpowiedzialny jest za to, żeby zaciągać powietrze z zewnątrz i żeby powietrze, które przechodzi przez wymiennik, wchodziło do mieszkania. Drugi wentylator jest odpowiedzialny za to, żeby wyciągać powietrze ze środka. To jest wymiennik przeciwprądowy. Chodzi o to, że powietrze przepływa przez niego na krzyż w takim mniej więcej kształcie. Chodzi o to, żeby ta powierzchnia wymiany powietrza była jak największa. Wyciągnę Wam ten wymiennik, żeby Wam zobrazować, na czym to polega. Po prostu powietrze przepływa przez niego jakby na krzyż i to ciepłe powietrze ze środka, które jest wyciągane, przechodzi przez ten wymiennik, przez jeden z tych kanałów i ogrzewa powietrze zimne, które
przechodzi na drugi, po drugiej stronie przez drugi ten kanał. I po przejściu przez taki, przez taki wymiennik powietrze, które jest wciągane z zewnątrz, do środka jest napychane, nagrzewa się przez powietrze, które jest wyciągane. Ono jedno powietrze nie ma, nie łączy się z drugim, tylko po prostu jedno powietrze ogrzewa drugie. Natomiast, żeby Was tu nie zanudzać tymi technikaliami, to jest najprostszy rekuperator, który nie posiada bypassa, nie posiada nagrzewnicy wstępnej. Nagrzewnica wstępna akurat w naszym wypadku nie była w ogóle potrzebna, bo my mamy GWC, ale nie będę dzisiaj nic mówił na temat tego GWC, żeby jakby dodatkowo Wam nie komplikować, bo większość osób nie ma takiej działki, żeby takie GWC zabudować, więc tutaj nie chcę o tym w ogóle opowiadać. Natomiast co w takim rekuperatorze obsługowo trzeba raz do roku należy przynajmniej wymyć taki wymiennik. Zazwyczaj albo robi to firma serwisowa, albo robicie to sobie sami i kilka razy do roku należy wyczyścić takie oto filtry. W naszym wypadku jest to taki, powiedzmy, taki budżetowy rekuperator, więc takie filtry są bardzo proste. One po prostu nie wymienia się całych filtrów, tylko wymienia się takie oto geowłókniny. Widzicie już, jak mocno to już jest brudne. Wymieniałem je jakieś 2-3 miesiące temu i po prostu w miejsce takiej zużytej geowłókniny wstawia się, wycinamy nożem świeżą, tutaj mniej więcej pod tą kratkę, ja tego teraz nie będę robił, i zamieniamy te geowłókniny na nowe. Zarówno ta, jak i ta, która zaciąga powietrze tutaj do środka, widzicie, jak mocno to jest brudne, nie? Już naprawdę jest to brudne. Kolejnym plusem rekuperatora jest to, że rekuperator, poza tym, że odzyskuje ciepło, zatrzymuje na tych filtrach przynajmniej część tego brudnego powietrza, którego nie musicie wdychać. Dodatkowo, jeśli ktoś mieszka w jakimś miejscu, które jest bardzo mocno obciążone smogiem, może sobie dodatkowo tutaj przed rekuperatorem zamontować taki filtr antysmogowy, gdzie albo po prostu lepsze rekuperatory, droższe, mają tutaj takie dodatkowe kieszenie na dodatkowe filtry. Natomiast ja uważam, że to nie jest absolutnie minus tego rekuperatora, że on posiada taki system, bo ten system jest bardzo tani. I teraz chciałem Wam opowiedzieć, ile kosztuje rocznie utrzymanie takiego rekuperatora. Ponieważ całkowity serwis wykonuję ja sam, więc nas to nic nie kosztuje, bo po prostu przychodzę tutaj i robię to. Jedyny koszt to jest wymiana tej oto geowłókniny, gdzie rolka takiej geowłókniny 150 kosztuje, powiedzmy, rolka taka 20 metrów kwadratowych kosztuje tam 30 zł i to wystarcza na 2-3 lata, żeby takie filtry wymieniać, więc to są groszowe sprawy. Natomiast ile kosztuje praca tych wentylatorów? Te wentylatory u nas pracują na maksymalnie 20% mocy. Maksymalna moc tego rekuperatora to jest bodajże 250 do 300 W. Natomiast jak u nas pracują maksymalnie na 20% mocy, to one zużywają około, kiedyś to mierzyłem, to one zużywają około tam 30 W. 30 W, jeśli on pracuje 24 godziny, to dzienne zużycie nie przekracza 1 kWh, czyli roczne zużycie jest to około poniżej 350 kWh, co oznacza, że roczne zużycie prądu przez taki rekuperator to jest w granicach no do tych 350 zł. Oczywiście teraz przy fotowoltaice, którą mamy, i przy magazynie energii to będzie o wiele mniej, bo większość tego prądu, który on zużywa, my sami wyprodukujemy, ale jeśli ktoś nie ma żadnej fotowoltaiki, no to trzeba założyć, że rocznie taki rekuperator zużywa prądu za około 300 zł. Jeśli taka geowłóknina jest w zasadzie tutaj kosztem pomijalnym, no to całkowity koszt roczny utrzymania takiego rekuperatora to jest około 300 zł. Słuchajcie, bo wiele osób się zastanawia, czy warto, czy to się opłaca taką rekuperację w domu montować. Czy się opłaca? Wiecie co, ciężko powiedzieć.
Jeśli zlecacie to firmie zewnętrznej i koszt takiej rekuperacji znacznie przekracza 30 tysięcy złotych, no to taka rekuperacja będzie się bardzo, bardzo długo zwracać. Zupełnie inna kwestia jest taka, jeśli robicie to sami. Nas tutaj, nasza rekuperacja kosztowała niewiele ponad 10 tysięcy złotych, z tym, że stosowaliśmy stosunkowo tani rekuperator i wykonywaliśmy wszystkie prace sami. Wiadomo, że w tym momencie byłoby to o wiele drożej, bo ta nasza rekuperacja była wykonywana ponad 3 lata temu, więc wszystko było odpowiednio tańsze. Teraz pewnie za to samo musielibyśmy zapłacić już około 15 tysięcy złotych, natomiast jeśli by to wykonywała ekipa, to koszt w przypadku takiego dużego domu i takiej dużej rekuperacji jak u nas, to pewnie byłby około 40 tysięcy złotych. W ogóle, jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonać taką rekuperację samemu, zaczynamy, w zasadzie wczoraj zaczęliśmy wykonywać taką rekuperację w starym domu, który kupił mój brat. Ponieważ akurat rekuperację już kilka w życiu zrobiłem, zdecydowaliśmy się, że pomożemy mu tą rekuperację zrobić. I po prostu postaramy się Wam pokazać cały taki proces wykonywania takiej rekuperacji w starym domu od początku do końca. Jak wygląda sprawa z projektem, jak wygląda sprawa z obliczeniami, gdzie to wszystko kupiliśmy, na jaki rekuperator oni się zdecydowali. Oni się zdecydowali już na troszkę bardziej współczesny rekuperator, w sensie nowocześniejszy, który już ma bypass, ma nagrzewnicę wstępną. No u nas na przykład nagrzewnica wstępna nie miała żadnego znaczenia, bo mamy GWC i ta nagrzewnica i tak by się nigdy nie włączała. Natomiast jeśli ktoś ma standardową rekuperację bez GWC, no to ta nagrzewnica wstępna jest potrzebna, żeby po prostu w zimę ten rekuperator nie zamarzł. Natomiast jeśli chodzi o naszą opinię, słuchajcie, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej rekuperacji, głównie dlatego, że nam się tu dobrze mieszka. Ta wymiana powietrza jest bardzo dobra. To nie mamy takiego odczucia, żeby to powietrze było jakoś bardzo mocno przesuszone. Nie mamy też żadnego problemu z otwieraniem okien. Jeśli mamy ochotę latem sobie otwierać okna, to sobie te okna otwieramy. W niczym w zasadzie to nie przeszkadza, nawet jak on tam lekko zaburza tą pracę rekuperacji, w zasadzie nie jest to w żaden sposób odczuwalne. Ten rekuperator u nas i tak pracuje na takich minimalnych obrotach, w zasadzie latem to on jest w ogóle nieodczuwalny. My tej rekuperacji nigdy nie wyłączamy. Dlaczego? Dlatego, że mamy GWC i chcemy, żeby to powietrze przez to GWC przepływało w sposób ciągły. Nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nam tam w tym GWC wykiełkowało jakieś życie i chcemy, żeby to powietrze przepływało cały czas, więc nie wyłączamy tej rekuperacji w ogóle. I my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ale tak jak powtarzam, nas ta rekuperacja nie kosztowała zbyt dużo, bo wykonywaliśmy wszystko sami, natomiast komfort, jaki ona nam daje i to świeże powietrze, które mamy cały czas w domu, też kolejny duży plus jest taki, że jeśli już gotujemy coś w domu, czy pieczemy, czy nie wiem, czy te dziewczynki robią jakieś ciasto, czy jakąś pizzę, no to zdarza się, że rzeczywiście, że tu w domu się nadymi, nakopci i trzeba mocno to zwentylować, wtedy podkręcamy na pół godziny taki rekuperator na maksa i po pół godziny mamy całość tego powietrza w domu wymienionego, więc bardzo dobrze się to sprawdza i jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Okej, może teraz dla osób, które lubią liczby i które się zastanawiają, czy taka rekuperacja w ogóle kiedyś się zwróci. Myślę, że przy wykonaniu jej samemu jest na to duża szansa. Przy wykonaniu przez firmę, gdzie to kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, to może być bardzo różnie. Jak to możemy sobie tak bardzo pobieżnie skalkulować? Przyjmuje się, że straty na wentylacji grawitacyjnej w domu sięgają nawet 30% kosztów ogrzewania. Czyli po prostu to ciepłe powietrze, które ucieka w domu przy wentylacji grawitacyjnej, to są straty rzędu 30% tego ciepła z domu. Więc jeśli udałoby się powiedzmy 90% tego ciepła odzyskać przez rekuperację,
to sporo tego ciepła zostanie w domu. Jednak to nie jest tak, że ta rekuperacja nic nie kosztuje, bo trzeba wymienić filtry i trzeba zapłacić za prąd. Uśredniając to, wydaje mi się, że możemy zaoszczędzić jakieś 20% na ogrzewaniu. Czyli jeśli przyjmiemy to, tak jak w przypadku naszego domu, jeśli ogrzewanie kosztuje nas powiedzmy 5 tysięcy w skali roku, jeśli jesteśmy w stanie zaoszczędzić 20%, to te 20% to jest około 1000 zł rocznie. Czyli jeśli ta rekuperacja kosztowała nas 10 tysięcy złotych, wychodzi na to, że ta instalacja może nam się zwrócić mniej więcej po 10 latach. Wiadomo, że po 10 latach taki rekuperator nie wiadomo w jakim będzie stanie i czy on sam nie będzie się nadawał do wymiany, więc no, z tym rekuperatorem może być różnie, jednak cała reszta instalacji już zostaje na stałe, bo ma ona żywotność o wiele większą, a takim dodatkowym plusem oczywiście jest to, że mieszka się w takim domu komfortowo, więc jakby tutaj wydaje mi się, że o wiele ważniejsze jest to komfortowe mieszkanie i to i ten na przykład zdrowy sen w takim pomieszczeniu dobrze wentylowanym niż ta oszczędność tutaj na tym ogrzewaniu, która też jednak niewątpliwie występuje. Jeśli chodzi o dzisiaj i naszą rekuperację, to chyba już wszystko. Jeśli Was interesuje, jak wykonywać taką rekuperację w starym domu, to zapraszamy do filmu za tydzień i za dwa tygodnie. Będziemy pokazywać, jak wykonujemy taką rekuperację w starym domu u mojego brata i to będzie taki film instruktażowy od początku do końca, gdzie pokażemy Wam wszystko krok po kroku, jak wykonać taką rekuperację w starym domu. Wszystkie prace będziemy wykonywać sami, więc dla kogoś, kto jest zainteresowany montażem takiej rekuperacji w starym domu, wydaje mi się, że to będzie bardzo przydatny film, także zachęcamy Was do tego, żeby ewentualnie zasubskrybować nasz kanał, wrócić sobie za tydzień, dwa i pokażemy Wam, jak taką rekuperację w takim starym domu od początku do końca wykonać. Będzie to już nasza trzecia rekuperacja, więc już sporo błędów na pewno uda nam się uniknąć. Natomiast jeśli chodzi o dzisiaj, to już chyba wszystko. Dziękujemy Wam za oglądanie. Piszcie swoje doświadczenie, jeśli macie takie z rekuperacją. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Jeśli będziemy umieli na takie pytania odpowiedzieć, to na pewno odpowiemy. Dziękujemy i do zobaczenia. Pa!